przyszedł do mnie człowiek, samiec gatunku Homo sapiens. Nie do końca szczęśliwy. Ma wszystko, co mogłoby mu dać szczęście. Ma również dziewczynę. A cierpi. Cierpi. On się pyta mnie, co on ma zrobić. Ja mu mówię, stać się mężczyzną. Mężczyzną, czyli samcem gatunku Homo sapiens, który żyje po to, żeby uszczęśliwiać samiczkę. Lub żeby osiągać jakieś wyjątkowe sukcesy. Na przykład Himalaje, na przykład podróż na Księżyc i tak dalej. Uważam, że jest to łatwiejsze niż uszczęśliwienie samiczki, ale to jest moje takie prywatne zdanie. Natomiast, żeby stać się samcem, to trzeba być wpierw świadomym siebie i swojej wartości. Żeby uświadomić sobie swoją wartość, to trzeba przez jakiś czas, przez chwilę chociaż, nie mieć innych wartości dookoła. To znaczy, żeby przeistoczyć się z faceta w mężczyznę, to trzeba zacząć od zera. Przeżyć tę inicjację stania się mężczyzną, czyli zostawić wszystko to, co dziecięce. Chrystus tak coś mówił, że gdy byłem dziecię, myślałem jak dziecię, postępowałem jak dziecię. Kiedy dorosłem, stałem się mężczyzną, myślę jak mężczyzna, postępuję jak mężczyzna. Ale żeby doszło do czegoś takiego, to trzeba zostawić wszystko to, co się miało. To trzeba przeżyć jakąś reinkarnację, życiową reinkarnację zamiany z chłopaka w mężczyznę. Potrzeba wszystko stracić, żeby zacząć od nowa, żeby zacząć jako człowiek, dorosły mężczyzna, a nie ten, który sobie wymienił tanie zabawki na droższe zabawki i nadal się bawi. I dlatego tak mało teraz jest mężczyzn, niestety. Ale.